ani na tej ziemi fizycznie nie będziesz żył wiecznie. Natomiast możesz mieć życie wieczne. I to jest kwestia twojej decyzji. To jest kwestia najważniejsza w całym twoim życiu na tej ziemi i w ogóle w całej twojej wieczności. Dlatego, że masz jedno życie. I teraz od ciebie zależy, jak to życie zainwestujesz. Możesz je totalnie przechlapać. Masz tę straszliwą wolność. Masz ten wybór, żeby zmarnować swoje życie. I możesz dobrze je zainwestować. A mówiąc przechlapać życie, nie mam na myśli tego, że się zaćpasz, że się zachlejesz. Ja mam na myśli to, że będziesz żył goniąc na przykład za pieniędzmi. Mam na myśli to, że będziesz biegł przez lata, a potem jako starsza osoba odwrócisz się i stwierdzisz, że to, co inwestowałeś w swoje życie, było miałkie. Ja mam na myśli to, że postawisz sobie cel, który może się będzie wydawać szczytny, a okaże się po prostu celem marnym. Dlatego, że nie ma nic ważniejszego niż znaleźć Boga. I ja nie mówię teraz o jakichś religijnych rytuałach. Ja nie mówię teraz o klepaniu paciorków w jakiejś zimnej świątyni. Ja mówię o tym, że Bóg stworzył cię z głębokim pragnieniem poznania Go, czy sobie to uświadamiasz, czy nie. I jeżeli uświadamiasz sobie i Go szukasz, to da ci się znaleźć. Ale jeżeli w swojej duszy uznajesz, że Go nie potrzebujesz i zakamieniasz swoje serce, udając, że nie masz tej pustki, która jest do zapełnienia, to będziesz szukał substytutów. Na mur beton będziesz szukał substytutów. Albo będziesz chlał, albo będziesz imprezował, albo będziesz się po prostu puszczał z kim popadnie, albo po prostu staniesz się pracoholikiem, bo będziesz czegoś pragnął, nie do końca wiedząc czego, i będziesz próbował zapełnić w swoim sercu pustki, ale ta pustka ma określony kształt. Ta pustka w twoim sercu ma bardzo precyzyjny kształt. To jest taki puzzle, do którego pasuje tylko Bóg. I jeżeli Bóg nie zapełni tego miejsca, nie zapełni go nic, i to miejsce do końca będzie puste, a potem umrzesz i pójdziesz do piekła. Piekło to jest bycie w wieczności w oddzieleniu od Boga. To nie są kotły, to nie są diabły z widłami. To jest bycie w wieczności bez Boga, w ciemności. Dlatego, że Bóg jest światłością, a ciemność jest brakiem światłości. Ciemność to brak światłości. Jeżeli nie przyjmiesz światłości w tym życiu, czyli nie pojednasz się z Bogiem, to będziesz w wieczności w ciemności. Czyli w miejscu, gdzie nie ma Boga, czyli w miejscu, gdzie nie ma światłości. Masz w sercu tę pustkę, którą może zapełnić albo oryginał, albo podróba. Podróba da ci tymczasową satysfakcję, a potem się okaże, że nie było warto. Natomiast gdy przyjdziesz do oryginału, to będziesz spełniony. Ja oddałam swoje życie Bogu 27, już prawie 28 lat temu. Nigdy tego nie żałowałam. Nigdy mnie nie zawiódł. Doświadczam Jego miłości. Doświadczam Jego mocy. Chodzę w pokoju. Mam odpocznienie. Mam pewność, że Stwórca Wszechrzeczy jest po mojej stronie. Też tak możesz mieć. To jest najważniejsza rzecz, by spotkać Jego. Doświadczam Jego, doświadczam uzdrowień, doświadczam uwolnień, patrząc na innych ludzi. Jak Bóg działa, mam świadomość, że On przychodzi do każdego, kto Go potrzebuje, do każdego, kto Go pragnie, do każdego, kto Go zawoła szczerym sercem. Każdy, kto do Niego szczerze zawoła, znajdzie Go. Doświadczam Boga mocy. Ja się wychowałam w domu, w którym był okultyzm. Mój tato zajmował się okultyzmem, robi to dalej. I ja zawsze widziałam, że jest moc. Już jako kilkuletnie dziecko widziałam, co on robi. Wiedziałam zawsze, że jest moc. I mnie to pociągało, ja też w to wchodziłam. Tylko ta moc, którą on dysponował, to była ta zła strona mocy. I nie doprowadziło mnie to do niczego dobrego. Miałam myśli samobójcze, miałam depresję. I dopiero gdy przyszłam do Boga, gdy powiedziałam: Jezus, ratuj mnie, to On odmienił moje życie. I przyszła do mojego życia światłość, która wyparła ciemność.
i wyparła ją skutecznie. Po prostu zobaczyłam, że to, czego doświadczałam wcześniej, to była namiastka, śmiecie diabelskie, które tak naprawdę przynosiły cierpienie. Takie triki, które gdy się zapali światło, okazuje się, że to właśnie są triki. A gdy przyszłam do Jezusa, doświadczyłam potężnej mocy, doświadczyłam pokoju, jakiego wcześniej nie znałam. Doświadczyłam lekkości, czułam, że z moich, fizycznie to czułam, po prostu fizycznie to czułam, że z moich barków spadły jakieś straszne ciężary. I zawsze, i wiem, że On zawsze jest ze mną. Nie było dnia, kiedy by ze mną nie był. 27 lat. Życie z Bogiem jest przygodą. Życie z Bogiem jest fascynujące, bo każdy dzień przynosi nowe doświadczenie z Nim. I to nie jest siedzenie w jakiejś zimnej świątyni i odbębnianie rytuałów. To jest po prostu chodzenie z Nim. Budzisz się rano, zaczynasz dzień i dzieją się różne rzeczy w tym dniu. Dzieją się czasami naprawdę niesamowite rzeczy, a Ty wiesz, że po prostu to jest dlatego, że On jest z Tobą. To jest po prostu niesamowite, nieporównywalne z niczym. Stwórca wszechrzeczy może być Twoim Ojcem. Czy wyobrażasz sobie coś wspanialszego niż to, że Ten, który stworzył wszystko, jest Twoim Ojcem? Możesz mówić do Niego: tato. Czy cokolwiek na tym świecie się może z tym równać? Czy to piwsko, które chlasz w piątek wieczorem, może się z tym równać? Czy te kolejne buty, które sobie kupisz, może się z tym równać? W ogóle co to jest? Co to jest? Jutro przestaną cię te buty cieszyć. Jutro będziesz miał kaca. Jaką to ma wartość? Ja się pytam. Jaką? Ale gdy poznasz tego, który jest Alfą i Omegą, który jest Królem Królów i Panem Panów, że On jest po Twojej stronie, to to jest życie. To jest życie. Ty wiesz, że Stwórca Wszechrzeczy jest po Twojej stronie. Możesz Go w bardzo prosty sposób poznać. To nie jest żadna filozofia. Taka modlitwa trwa 30 sekund. Po prostu musi popłynąć z serca. Uznaj to, że potrzebujesz Boga. Przeproś Go, że żyłeś bez Niego. Powiedz Mu, że wierzysz, że stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał i pokonał śmierć. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem i będziesz zbawiony. I to jest wszystko. To jest wszystko, wszystko. Nic więcej nie potrzebujesz. Prosta modlitwa płynąca z serca przemieni Twoją wieczność. Nie tylko to życie, ale Twoją wieczność. Możesz to mieć. Za darmo, bo zbawienie za darmo. Nie jesteś w stanie w żaden sposób podlizać się Bogu. Nie jesteś w stanie w żaden sposób zasłużyć na Jego przychylność. To jest łaska. Tylko możesz przyjąć to, co Ci dał. Tylko możesz to po prostu przyjąć. Więc się nie zgrywaj na kozaka, tylko po prostu ukłóż się przed nim, bo go potrzebujesz. Czy uznajesz to, czy nie, to go potrzebujesz. Lepiej uznaj to teraz po tej stronie bytu, niż po drugiej stronie bytu, gdy już będzie za późno, gdy będzie już tylko sąd.